Dzień dobry, witajcie w tym piękny jesienny dzień, który przywitał nas samego rana obfitym deszczem. Także chowam się pod tarpem, żeby troszkę przyoszczędzić zmoknięcia. Mamy jesień, więc po raz trzeci myślę, że czas na parę odcinków poświęconych ogniskom. Ruszamy z trzecim sezonem Ognisko Pedi. Chociaż w tym roku, w tym sezonie jesienno-zimowym chciałbym skoncentrować się troszkę mniej na samych typach ognisk, ich rodzajach, sposobie przygotowania, a bardziej omówić tematy związane z różnymi rzeczami związanymi jakby z otoczeniem ogniska. Z przenoszeniem ognia, z zabezpieczaniem paleniska, z ekranami ogniskowymi, o których właśnie będę chciał opowiedzieć dzisiaj w pierwszym odcinku. Także tyle tytułem wstępu. Witajcie w trzeciej serii, w trzecim sezonie Ognisko Pedi. Ja się biorę za zbieranie materiału na wybudowanie ekranu, który postawię za ogniskiem, no i na zebranie trochę drewna, by przyrządzić sobie kawę na ognisku i omówić całe zagadnienie dzisiaj dla Was. Na początek tradycyjnie troszkę o historii ekranów przyogniskowych. Nie udało mi się znaleźć za dużo informacji, które by mówiły wprost, gdzie po raz pierwszy tego rodzaju konstrukcje się pojawiły, jakie ludy, plemiona, czy na jakiej szerokości geograficznej w pierwszej kolejności można było zaobserwować wykorzystanie tego rodzaju konstrukcji. No ale w źródłach historycznych, na rycinach, na zdjęciach, w starych książkach przewijają się konstrukcje, które są ustawione za ogniskiem w celu odbicia czy przytrzymania temperatury tego ogniska. Tradycyjnie były one wykonywane albo z drewna, wykorzystywane do tego celu były również skały, jakieś duże kamienie, ściany jakieś skalne, trzy ściany jaskiń, w których bytowali ludzie. Generalna zasada łączy te wszystkie rozwiązania, a jest to postawienie czegoś za ogniskiem, co spowoduje, że temperatura wytwarzana przez ognisko nie będzie uciekać we wszystkich kierunkach i przy odrobinie szczęścia
wróci częściowo do nas, czy poprzez zatrzymanie tego ciepła bliżej ogniska, czy poprzez jakąś radiację w postaci nagrzanego kamienia, nagrzanej skały, która w dłuższym czasie to uzyskane ciepło będzie od siebie oddawać. W naszych polskich warunkach najczęściej ekrany przy ognisku będziemy stawiać z drewna. Mało mamy obszarów poza pewnie południową Polską, gdzie o to będzie łatwiej. Gdzie rzeczywiście występują jakieś formacje skalne, jakieś duże bloki skalne czy potężne kamienie czy jaskinie, które moglibyśmy wykorzystywać właśnie jako taki ekran odbijający nam ciepło i dobroć, jaka płynie z ogniska. Ja dzisiaj właśnie taki ekran postawiłem, wykonany z drewna. Pozwólcie więc, że przestawię kamerę i troszkę opowiem o tej konstrukcji, jak ją wykonać, z czego ona jest wykonana i dlaczego akurat tak. Ja mój ekran na dzisiejszy dzień, na dzisiejsze ognisko i na potrzeby tego filmu wykonałem z drewna i tak jak mówiłem przed chwilą, najczęściej pewnie takie konstrukcje będziemy stawiać w naszych polskich leśnych warunkach. Jak widzieliście, jest to kilka dociętych na odpowiednią długość belek drewna ułożonych na sobie, tworzących taką ścianę. Całą konstrukcję stabilizują paliki wbite w ziemię. I tu naprawdę mamy pełną dowolność, jeśli chodzi o stawianie takiej konstrukcji. Ważne, żeby stało to w miarę stabilnie, nie rozpadało się nam. Ja użyłem trzech kołków. Można użyć czterech. Jeśli ekran jest większy bądź mniej stabilny poprzez swoje gabaryty, czy wagę, czy grunt, na którym stoi, można wykorzystać cztery paliki i na przykład jeszcze u góry związać je sznurkiem czy jakąś liną, tak żeby całą tą konstrukcję usztywnić. No w moim dzisiejszym przypadku nie jest to konieczne. Ekran budujemy na szerokość troszkę szerszą od naszego ogniska, tak żeby cały płomień, który zamierzamy palić, był jakby tym ekranem zasłonięty, przysłonięty, żeby ten ekran jakby obejmował całą szerokość naszego ogniska. Najlepiej wykonać taki ekran z spróchniałego, zgniłego, mokrego bądź świeżo ściętego drewna, czyli drewna, które będzie miało mniejsze szanse na to, żeby się zapalić od wysokich temperatur, które będą tutaj panować. Ekran stawiamy też w pewnej odległości od ogniska. Jaka to ma być dokładnie odległość, to ja Wam nie powiem, pewnie nikt Wam nie powie. Tu musimy działać na tak zwane wyczucie i na oko. Ekran nie może być zbyt blisko ogniska, żeby się nam od razu nie zapalił od jego gorąca. Ale też nie może być za daleko, bo cały sens stawiania ekranu stojącego zbyt daleko od ognia mija się z celem, bo nie będzie on spełniał swojej funkcji. Wysokość też powinna być dobrana do wielkości naszego ognia. Na jedno czy dwie osoby biwak tej wysokości ekran, który ma jakieś 30, może 40 cm w zupełności wystarcza. Większego ogniska sięgającego gdzieś tu wysoko naprawdę nawet w takich mokrych warunkach jak dzisiaj nie byłoby potrzeby palić. Ognisko tej wysokości, tej wielkości w zupełności wystarczy, żeby ogrzać wszystkie osoby znajdujące się pod tarpem, tam gdzie Wy się dzisiaj znajdujecie. Oczywiście nie musimy ekranu stawiać, możemy wykorzystać elementy naturalne znalezione w terenie. Tak jak mówiłem, może być to skała, może być to jakiś duży głaz, duży kamień. Może to być również przewrócone drzewo, które po prostu leży i przed nim rozpalimy ogień. I w ten sposób ten pień drzewa leżący na ziemi w sposób naturalny, bez angażowania naszych prac, będzie pełnił funkcję ekranu. Może jeszcze parę słów na temat tego, jak powinniśmy zorientować nasz ekran, gdy go stawiamy, no bo jak widzicie, ta konstrukcja nie jest wcale łatwa do przestawienia.
Oczywiście teraz nie jest to wielki problem, bo wyciągam te kołki i mogę sobie ustawić ten kran dowolnie jak chcę. Ale gdy rozpalimy już ognisko, to przestawianie kranu będzie trudniejsze. No i czasami może być w ogóle pozbawione sensu, no bo ogniska tak szybko nie przestawimy. Generalnie ekran musi uzupełniać całą orientację i konfigurację naszego obozowiska. Jeśli ma zapewnić nam wyższą temperaturę przy tym ognisku i dodatkowe bonusy, które omówię za chwilę, no to musi stać za ogniskiem. Ognisko musi się znajdować pomiędzy ekranem a nami. Tak jak ja dzisiaj mam ustawiony ten tarp, gdyby tam, gdzie siedzę teraz, znaczy teraz kucam, ale tam, gdzie siedzę, gdy nagrywam do Was z pozycji siedzącej i gdzie Wy jesteście teraz, czyli pod tarpem, gdybym tam siedział, gdybym tam miał swoje posłanie i tam spędzał noc, no to jak widzicie, ognisko rozpalone tutaj będzie grzało mnie w kierunku tarpa. Tu będzie się wytwarzała taka bańka z ciepłym powietrzem i ekran między innymi jest po to, żeby ta bańka była bardziej wydajna i żeby więcej tego ciepła tutaj zostało. Oczywiście nasz obóz, ekran, ognisko i całą resztę ustawiamy po pierwsze tak, jak nam pozwalają warunki terenowe, a jeśli mamy dowolność co do kształtowania kierunku naszego ustawienia naszego obozu, no to wtedy oczywiście dobieramy kierunek tak, by wiatr wiał poprzek naszego obozowiska, tak by zabierał dym, który może podczas palenia się wytworzyć, no żebyśmy nie zatrzymali się pod tarpem, a naturalny przepływ powietrza, żeby ten niechciany dym zabierał. No dobra, słuchajcie, to chyba tyle, jeśli chodzi o omówienie samej konstrukcji i tego, jak postawiłem to. No jak widzicie, to jest naprawdę banalnie proste, nie jest to skomplikowane. Wymaga trochę pracy przy zbieraniu materiałów, docinaniu tego materiału, wbijaniu i ustawianiu tego wszystkiego. Ale wydaje mi się, że 15-20 minut i taka konstrukcja spokojnie może powstać. Stoi, to może ja teraz wezmę się za zebranie drewna już na ognisko, przygotuję sobie ognisko, wstawię wodę na kawę, no i porozmawiamy sobie o wadach, zaletach i czy w ogóle stawianie ekranów przy ognisku ma jakikolwiek sens. Rozpaliłem w końcu ognisko. Trochę to zajęło czasu, bo wszystko jest mokre. Drewno, które znalazłem w środku, jest suche, no ale zanim
temperatura dotrze do tych suchych fragmentów drewna. Trochę czasu to wymaga, ale już mam garnuszek, czajniczek z wodą nad ogniem. Także za chwilę będę mógł raczyć się kawą. No dobrze, słuchajcie, zacznijmy może od wad. Wad ekranów przyogniskowych. Duża część naszego środowiska, duża część również osób uważanych za ekspertów w dziedzinie bushcraftu czy survivalu twierdzi, że stawianie ekranów przyogniskowych jest kompletnie bez sensu, nic one nie dają i są tylko stratą czasu i sił. No bo rzeczywiście ekran taki jak ja dzisiaj ustawiłem, ustawiony z drewna, nie ma możliwości odbicia ciepła od nas. No fizyka tak nie działa. Ciepło rozchodzi się we wszystkich kierunkach tak samo, a drewno nie ma w sobie właściwości, które by pozwoliły na to, żeby te fale ciepła się od drewna odbiły i wróciły do nas, dogrzewając nas dodatkowo. Jest to jakby jeden z głównych elementów, z którym nie do końca mogę się zgodzić, jeśli chodziłoby o ekrany wykonane na przykład ze skał, z kamieni. No bo skała potrafi się nagrzać i to ciepło oddawać. Mówiąc szczerze, taki ekran wykonany z drewna po jakimś czasie, gdy dostanie już tej temperatury, też przez jakiś czas jest w stanie radiować po prostu tą temperaturę na zewnątrz. Ale nie jest to ciepło, które by bezpośrednio odbijało, jak nie wiem, jak lustro, promienie słoneczne. No tak to nie działa. Rzeczywiście ekran wymaga trochę pracy. Tak jak mówiłem, ja dzisiaj stawiałem ten ekran jakieś 20 minut, oczywiście kręcąc przy tym wszystko dla Was. Myślę, że ekran tej wielkości spokojnie w te 15-20 minut można ustawić, gdy mamy zasób materiałów dookoła. Gdybyśmy chcieli ten ekran stawiać większy, no to rzeczywiście ilość energii i czasu, jaką byśmy musieli na to poświęcić, byłaby znacznie większa i mogłoby to w jakiś sposób te nasze zapasy energetyczne uszczuplić i wyczerpać. Do wad możemy zaliczyć również to, że no, taki ekran, gdy już go postawimy, trudno jest przestawić. Ale wspominałem o tym troszkę już wcześniej, że no, po rozpaleniu ogniska, ustawieniu całego obozu, no, przestawianie tego ekranu nie do końca może być nawet potrzebne czy sensowne, no bo całą resztę mamy ustawioną. Nie wiem, komu by się chciało w nocy z jakichś tam powodów, nawet jak zmieni się wiatr, no tu musimy być ze sobą szczerzy, nawet jeśli zmieni się wiatr, to no, nie będziemy całego obozu gdzieś tam w środku nocy przestawiać, bo powinien on inaczej stać i ten. Także kwestia przestawiania ekranu może być traktowana jako wadę, ale tak naprawdę zależy w jakim momencie naszego bycia w terenie. Nieodpowiednio ustawiony ekran no, może się zapalić. Jeśli postawimy go za blisko ogniska, to taki ekran może złapać płomień. No, na mrozie, dużym mrozie, może być to nawet jakiś element poprawiający nastrój i nasze dogrzanie, no, ale nie po to stawiamy ekran, żeby on nam po chwili siedzenia przy ognisku spłonął. Także trzeba tą odległość dobrać w odpowiedni sposób. I tak jak mówiłem, no musimy to robić troszkę na wyczucie, troszkę popróbować, poeksperymentować i z czasem to doświadczenie co do dystansów na pewno przyjdzie. No i taka kolejna wada w mojej ocenie związana z nakładem energetycznym potrzebnym, żeby postawić ekran, jest to, że no, gdy stawiamy ogromne ognisko, to stawianie ekranu nie ma zwyczajnie sensu. To ognisko jest tak potężne, że dogrzeje wszystkich dookoła, będzie promieniować ciepłem we wszystkich kierunkach. Ekran musiałby być jakichś potężnych rozmiarów, jak ściana jakiegoś domu z bali, więc stawianie ekranu przy tak dużych ogniskach, potężnych ogniskach, zwyczajnie mija się z celem, bo jest to stracona energia, a ten ekran tak naprawdę nic nam nie da.
Dobrze, słuchajcie, ja troszkę pobawię się przy wodzie, bo chcę tej kawy się w końcu napić, bo dzisiaj jeszcze kawy nie piłem. I może, gdy już kawka będzie gotowa, to opowiem o zaletach i o tym, co ja na ten temat sądzę. Czy rzeczywiście stawianie ekranów jest kompletnie bez sensu, jest to strata energii? Czy dostrzegam w tym jakieś plusy i jakieś elementy, które mogą nam się podczas biwakowania przydać? W międzyczasie, siedząc przy ognisku i przygotowując sobie kawę, borykałem się z kłopotami technicznymi, dlatego jestem nieostry. Nie wiem, chyba od tej wilgoci aparat zgłupiał i nie mogę wyregulować ostrości. Także końcówkę tego filmu chyba będziecie musieli posłuchać jako podcast. Słuchajcie, o zaletach ekranu, no bo nie nagrywałbym tego całego odcinka dla Was, gdybym nie uważał, że stawianie ekranów przy ognisku ma sens i jest przydatne. Oczywiście nie jest to konstrukcja, która pozwoli odbijać temperaturę do naszego obozu w naszym kierunku, ale poprawia ona przede wszystkim przepływ powietrza wokół ogniska. Pozwala na to, że to ognisko pali się w spokojniejszych, bardziej stabilnych warunkach. Dzięki temu pali się lepiej i bardziej wydajnie. Ekran zasłania też ogień od wiatru, dzięki czemu powstaje taki komin termiczny, który dodatkowo sprzyja paleniu się ogniska i, tak jak mówiłem przed chwilą, pali się ono bardziej spokojnie, bardziej równomiernie, powiedzmy. Ekran może nie odbija ciepła, ale pozwala zachować to ciepło bliżej nas. Nie mierzyłem tego temperaturą, ale z doświadczenia wiem, że stojąc tu, gdzie jestem teraz, po drugiej stronie ekranu jest znacznie, znacznie chłodniej niż od strony obozu, od strony tarpa, od strony, gdzie ten ekran to ciepło przytrzymuje. Może nie jest to jakaś kolosalna różnica, ale w temperaturach zimnych, zimowych, minusowych, czy w warunkach, gdy jest tak mokro jak dzisiaj, ma to znaczenie i w jakiś tam sposób poprawia komfort. Kolejny element, który ja uważam za zaletę ekranów, no to ekran, który jest dobrany odpowiednio do odpowiedniej wielkości ogniska. Zasłania nam to ognisko, gdy biwakujemy na dziko. Ustawienie ekranu w doskonały sposób maskuje nasze ognisko, nasz płomień. Także nawet z niewielkiej już odległości, kilkudziesięciu metrów, miejsce, w którym się znajdujemy, jest znacznie trudniejsze do wyłapania. Suma summarum, uważam, że warto takie ekrany stawiać. Ja, jak mam czas i ochotę, no to taki ekran sobie stawiam. Przydaje się, zwłaszcza gdy brakujemy samotnie, jesteśmy na solo w terenie. Wtedy możemy całą konfigurację obozu ustawić wokół ogniska, gdzie siedzimy blisko tego ognia. Tarp czy jakiś inny rodzaj schronienia, który mamy za sobą, łapie tą temperaturę, pozwala, by ta bańka ciepłego powietrza, o której mówiłem wcześniej, rzeczywiście wokół nas powstała. Wtedy jest nam komfortowo, a ekran jakby sprzyja wytworzeniu takiego klimatu i poprawia te warunki termiczne. Przynajmniej ja tak na to patrzę. Z doświadczeń moich wynika, że ekran tak działa i dlatego warto go stawiać. Czy tak jest, czy tak nie jest? No, zostawiam oczywiście Wam do opinii. Dajcie znać w komentarzach, co uważacie na temat stawiania ekranów takich przy ognisku. Czy ma to sens? Widzicie w tym jakieś zalety? Jeśli tak, to napiszcie jakie. Czy uważacie, że jest to kompletnie bez sensu, nic to nie daje, jest to tylko strata czasu i sztuka dla sztuki, żeby to ładnie na zdjęciach wyglądało, no bo na zdjęciach, musicie przyznać, wygląda to przekozacko. No dobra,
To tyle ode mnie. Żegnam się Was z mojej strefy nieostrości. Kurczę, mam nadzieję, że ten aparat jak przeschnie, zacznie działać poprawnie, bo jak nie, to będzie poważny kłopot. Trzymajcie się, ruszajcie w teren ku przygodzie.